Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przygotujemy sobie deser. Będzie to panna cotta z makiem na musie malinowym. Jeżeli jesteście ciekawi, jak ona wyjdzie, zapraszam do oglądania. Do przygotowania panna cotty z makiem na musie malinowym będziemy potrzebowali jedno opakowanie mielonej żelatyny 9 g, 500 ml schłodzonej śmietanki 30, 30 g ziaren maku, 60 g cukru do przygotowania musu malinowego, 300 g malin mrożonych oraz 30 g cukru pudru. Czas przygotowania naszego deseru to 20 minut, łączny czas 3 godziny 50. Przepis pochodzi z platformy Messier. Jest oceniany jako średnio trudny i wyjdzie nam z tego 4 porcje. Rozpoczynamy gotowanie. Na początek jedno opakowanie mielonej żelatyny musimy wymieszać z 6 łyżkami zimnej wody w miseczce. Ja tutaj już mam przygotowaną żelatynę. Dolewam 6 łyżek zimnej wody. I teraz łyżeczką to wszystko wymieszam. Następnie do pojemnika miksującego wlewamy 250 g schłodzonej śmietanki 30. Ja tutaj mam pół litra, więc sobie odważę połowę. Śmietana w pojemniku. Dodajemy teraz 30 g ziaren maku. Czas na 60 g cukru. Teraz nakładamy pokrywkę i wszystko będziemy podgrzewać i jednocześnie mieszać. 100 stopni, 6 minut, obroty prawe 2. Gotowanie, podgrzewanie naszej masy właściwie zakończone. Otwieram. I teraz dodajemy namoczoną wcześniej żelatynę. Żelatyna w pojemniku. Mieszamy 20 sekund, obroty prawe 4. Mieszaninę do innego naczynia, chłodzę 30 minut w lodówce, po prostu 30 minut, w międzyczasie kilkakrotnie to należy mieszać trzepaczką. Przygotowałam sobie miskę, przelewam masę, a Was serdecznie zapraszam do zaobserwowania nas na Instagramie oraz do dołączenia do naszej grupy na Facebooku, linki znajdziecie w opisie tego filmu. Nasza masa chłodzi się już około 20 minut, także przejdziemy teraz do kolejnych kroków. Tutaj jest, aby pojemnik miksujący opłukać, zamocować nasadkę mieszającą. Także mocuję nasadkę mieszającą, ja pojemnik miksujący opłukałam. Dodajemy teraz 250 g schłodzonej śmietanki, czyli pozostała reszta, która nam została. Nakładam pokrywę, wyciągam miarkę. W trakcie kolejnego kroku musimy stale obserwować konsystencję śmietany i w razie potrzeby przerwać albo przedłużyć ubijanie, czyli klasyka jak w przypadku śmietany. Tutaj mamy czas 1 minuta 30 sekund, obroty prawe 4. Ja to ustawiam, w międzyczasie staję i pilnuję naszej śmietany. Ubitą śmietanę musimy teraz wymieszać ze śmietaną, z makiem i żelatyną i przelewamy do 4 foremek. Także ja przekładam sobie ubitą śmietanę do mojej masy. Wszystko mieszam i przekładamy do foremek. Masa przelana do 4 foremek i teraz to wszystko chłodzimy 3 godziny w lodówce. Panna cotta kończy chłodzić się w lodówce, a my w tym czasie przygotujemy mus z malin. Pojemnik miksujący ja już umyłam. Dodajemy do pojemnika miksującego 300 g rozmrożonych malin mrożonych. Jeżeli chodzi o maliny, to my maliny kupiliśmy jesienią, zamroziliśmy je i mamy na zapas na całą zimę, także warto coś takiego sobie przygotować. Teraz dodajemy 30 g cukru pudru. Zatykam miarkę w pokrywie, nakładam pokrywę. Wszystko teraz mieszamy, 20 sekund, obroty prawe 8. Jeżeli jest potrzeba, mus możemy przetrzeć przez sitko, aby pozbyć się pestek. Na początek zobaczmy, jak on wygląda. Cóż, nic dodać, nic ująć. Ja myślę, że my nie będziemy go przecierać przez sitko, bo jednak te pestki są charakterystyczne dla malin, także zostawimy to tak, jak jest. Mus mamy gotowy, zobaczmy kolejny krok. Podajemy panna cottę na musie malinowym.
Po 3 godzinach spędzonych w lodówce wyjęliśmy nasz mus panakotta. Dodatkowo polaliśmy, tak jak instrukcja mówiła, naszym musem malinowym. Ozdobiliśmy sobie to mrożonymi malinami. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję. Smacznego! Na krótkie podsumowanie naszego deseru. Jeżeli chodzi o panakottę, jak dla mnie jest bardzo smaczna, jest kremowa, ta masa śmietanowa jest taka delikatna, wyważona, jak pianka. Tutaj też nie było zbyt dużej ilości cukru, dlatego jest on taki lekko słodki, nie za słodki w sam raz. Jak widzicie, mak spadł nam na dno i to uważam za duży minus tego deseru. Ja w kolejnym, jeżeli kolejny raz przygotowywałabym ten deser, pominęłabym mak całkowicie, ewentualnie znacznie zmniejszyła jego ilość. Jeżeli chodzi o mus malinowy, on tutaj podbija nam smak całości, tak? Ponieważ jest, owoce są świeże, niby mrożone, ale z dodatkiem niewielkiej ilości cukru, naprawdę robił robotę. Dajcie znać w komentarzach, czy Wy przygotowywaliście ten deser, czy coś modyfikowaliście, czy coś zmienialiście, jak u Was to wyszło. Z naszej strony to wszystko, jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję. Do następnego, cześć!